Blisko 150 uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu tczewskiego wzięło udział w forum młodych, jakie organizowano w drugim liceum ogólnokształcącym w Tczewie w ramach Roku Młodzieży w powiecie tczewskim. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Rady Powiatu Tczewskiego. Koordynatorem Roku Młodzieży jest radny Piotr Łaga, który zaprosił prelegentów i był pomysłodawcą części warsztatowej forum młodych. Młodzież jest ze wszystkich szkół powiatu tczewskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat tczewski, czyli młodzież szkół ponadpodstawowych, także i z Tczewa, z Gniewu i z Pelplina. Na sali jest około 150 młodych osób. Jest to takie spotkanie, któreś kolejne, bo w tym roku było już kilka inicjatyw ze strony powiatu, rady. Były warsztaty i z psychologiem, było szkolenie online, które prowadził przedstawiciel Eurodesku. Były też wyjazdy szkół na Euroskills. Myślę, że to bardzo fajne wydarzenie i mogło zainspirować młodych do różnych działań. Poprzez forum chcemy zainspirować młodzież do jeszcze większego działania, do ich aktywności. Dlatego zaprosiliśmy do prelegentów, do warsztatów, między innymi osoby, które mają już w tym doświadczenie. Tak? Jest wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w Gdańsku. Jest pan Adam Niemkiewicz, który od lat prowadzi wolontariat na skalę i polską, europejską, nawet światową, można powiedzieć. Chcemy pokazać, jakie młodzież ma możliwości teraz i żeby z tych możliwości skorzystała. No przede wszystkim rozmawialiśmy o takich sprawach społecznych, o aktywizmie młodzieżowym, o aktywizmie społecznym. Chciałem tak troszeczkę zaszczepić ten trybik do faktycznego aktywizmu. To jest w ogóle taki temat, który teraz coraz częściej jest poruszany, czy to na forach lokalnych, czy na forach krajowych i europejskich. To też chciałem się przekazać i pokazać te takie możliwości, które młodzi ludzie mają poprzez angażowanie się, poprzez działania, które podejmują, poprzez to wszystko, co mogą robić. I pokazać, że to wszystko jest w zasadzie aktywizmem i że ten aktywizm jest wśród nas, jest pośród nas, tylko czasem wystarczy o niego sięgnąć. Starałem się tak uświadomić właśnie, że ta aktywność to nie tylko jest jakieś takie górnolotne działania, czyli powiedzmy młodzieżowe rady, czy rady jakieś krajowe. Natomiast właśnie te wszystkie działania, to jest ten aktywizm, te wszystkie oddolne działania, czyli chociażby wolontariat. To jest bardzo taki aktywizm oddolny idący, no ale teraz na przykład w tym czasie, w którym jesteśmy, czyli WOŚP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy Szlachetna Paczka, to jest to, co teraz będzie właśnie te takie wolontaryjne rzeczy, to też jest aktywizm i o tym trzeba pamiętać. Młodzi aktywiści to są te osoby, których teraz potrzebujemy do dalszego rozwijania się i do po prostu rozwijania naszych lokalnych społeczności. Jak to jest z tą aktywnością młodzieży? Młodzież jest aktywna, czy trzeba ich trochę popchnąć do tej aktywności, trochę poopowiadać, trochę poinformować? Myślę osobiście, że młodzież jest aktywna, jednak problem jest taki, że dopóki tak się nie narzuci troszkę, że robimy akcję, to wtedy tak lepiej się działa z tą młodzieżą, łatwiej jest ich namówić do czegoś. Co prawda z początku mamy jakieś sytuacje, jakieś akcje tutaj fajne, jakieś samorządowe, to na początku tak nie są pewni do tego wszystkiego, natomiast później jak już jest po akcji, to wszyscy mówią, jak było super i że więcej takich potrzeba. A takie spotkanie jak dziś, 150 osób blisko tu się zebrało, myślicie, że są potrzebne? Ja myślę, że są bardzo potrzebne i tutaj się cieszę jako wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, że samorząd powiatu tczewskiego rzeczywiście chce, otwiera się na tą młodzież. My też wspieramy tutaj budowanie nowej, przyszłej, mam nadzieję w jak najszybszym czasie, Młodzieżowej Rady Powiatu i wszyscy liczymy, że no, pojawi się ona jak najszybciej. I właśnie takie spotkania jak Forum Młodych i wszystkie takie młodzieżowe akcje, które są organizowane przez samorząd powiatu, są naprawdę ważne i są kluczowe. I to też widzieliśmy dzisiaj na tej sali, że ta młodzież rzeczywiście chce działać, że ta młodzież rzeczywiście ma tą swoją energię, którą chce wykorzystywać. I myślę, że na pewno się wszyscy dużo nauczyliśmy, bardzo dużo wyciągnęliśmy takich fajnych, pozytywnych rzeczy, które będziemy w swojej działalności realizować i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze więcej młodych aktywistów z naszego regionu, z naszego miasta i powiatu. Myślę, że ostatnimi czasy w ogóle w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, w Europie, na całym świecie, głos młodych ma coraz większe znaczenie. I myślę, że właśnie takie spotkania są pierwotną wersją tego,
żebyśmy my jako młodzi, nasze zdanie rosło w siłę i żebyśmy mogli decydować i o sobie, ale też o kraju, o naszej przyszłości. Wiadomo, teraz jesteśmy w okresie rozwoju, ale w przyszłości będziemy mieli rodziny, będziemy dalej funkcjonowali w społeczeństwie i musimy sobie zagwarantować lepsze jutro, dobrą przyszłość. Odbywają się warsztaty, 5 różnych warsztatów. Jedno to jest samorządność, kolejne to wolontariat, potem są media, artyści, naukowcy, czyli są różne tematy, tak żeby młodzież mogła sobie wybrać. Młodzież wybrała i będzie uczestniczy w 2 różnych wybranych przez siebie warsztatach. A cel jest taki, żeby ich jeszcze zainspirować, pokazać pewne możliwości. Bardzo ważne jest to, że jest pewien plan na kontynuację tych warsztatów, bo to forum jakby zapoczątkowuje kolejne działania. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego ma taki pomysł, żeby co miesiąc warsztaty tematyczne odbywały się w kolejnych szkołach powiatu tczewskiego i żeby one były poświęcone już określonemu tematowi, tak? Czy na przykład naukowcy, nauka, czy tam artyści, czy jeszcze jakiś inny temat, który młodzież zaproponuje.